natychmiast ich czyścić teren. Co, otrzymuję obrażenia? Nie. Nie otrzymuję. Czyli nie potrzebuję tego kombinezonu. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Jednakże to jest właśnie ta niespodzianka w prawym górnym rogu. To jest na czas. Hej! I dlatego tak bardzo pragnę wyposażyć się tutaj możliwie w granatnik, ale sądząc po tym, że granatów już mamy mało, więc będę zmuszony radzić sobie w inny sposób. Pewnie jak już słyszycie, mamy tutaj gdzieś kontrolera. Rozejrzymy się po tym laboratorium dopiero później. Na razie chcę jak najszybciej dezaktywować limit czasu i zrobię zapis. Zapiszę już to nawet na tym slocie. Tu będzie burer, dokładnie, którego w miarę szybko chcę się pozbyć. Wyrzucił mi granatnik, nie podoba mi się to. Później się nim zajmiemy, znaczy później zbierzemy trofea. Chyba, ale to chyba, nie było tu żadnej pijawki. Wiem, że w Zewie Czarnobyla były. Ale w Dead Air nie do końca. O matko, ale jest iskra. Robię zapis. Albo iskra, albo burer. Właśnie. Pomyliłem się, mówiąc, że w poprzednich laboratoriach latała sobie iskra. Otóż to nie była iskra. To burery mogły także rzucać obiektami. Nie wiedziałem o tym, szczerze mówiąc. A jeżeli wiedziałem, to zapomniałem. O, matko! panic mode on. Ej, skubany! Co jest? Idźżeż, burer. Nie denerwujesz tylko. Czego nagle biec nie mogę? Dobra, tu zrobię. Tu snork, co? Po prostu go fikamy w taki sposób. No! Okej. Wybuchniesz? Dobrze. To wybuchało? Teraz wybuchł. Jak na złość. Ale niewykluczone, że burer... Tfu, że snork może nadal żyć. Bo tam nawet nie było! Brawo ja! Czułbym się komfortowo, naprawdę, gdybym pozbył się kontrolera. A, ten był na wykończeniu już. O matko, czas mi się kurczy. A nadal słyszę kontrolera. Jest gdzieś tam, czyli on idzie... To powie. O, wow! On jest w towarzystwie kilku zombiaczków. Jestem pewien, ale tam ktoś chyba strzela. Niewykluczone, że mogą być tutaj naukowcy. Ekolodzy, matko, przepraszam. Tak bardzo, bardzo niewykluczone. Także... O matko, zaraz tu. Wziąłem pierw na snorka, szczerze mówiąc. Który także tu idzie. Ała. Nie wiem nawet od czego dostałem teraz. Wiem tylko, że wyrwali mi broń.
Gratuluję, kochana. Została minuta, a ja... Nie wiem, gdzie mam broń. Jest, całe szczęście. Zapis. Dlatego nie przepadam za tymi podziemiami. Tfu, za tym laboratorium. Kurer, co? O, fajnie. Nie mam czasu, żeby się z tobą zająć. Nie teraz. Drugi burer. To było tu? Powiem, to było tu. Dawaj, dawaj. I to jest ta dźwignia? Tak. O, dobra. Tu są dokumenty. Dezaktywowaliśmy czas, więc teraz mogę na spokojnie już pozwiedzać okolice. Zapis. A, i tym samym mogę wykonać już zadanie związane z dokumentami. A, jak mówiłem, moim celem było znaleźć wszystkie dokumenty, o których ja wiedziałem, o istnieniu których ja wiedziałem. A jeżeli są jakieś, które pominąłem, a wy o tym wiecie, to możecie mnie poinformować. Nie pogardzę taką informacją, to, ale teraz... jest tutaj, Stalkerze. Chodź. Dobra, słyszeliście to? Bowiem... O, właśnie. Dostaliśmy zadanie główne. Na czym polega to zadanie? Aby dostać się tutaj. Czyli bardzo ładnie wiążą nam się teraz dwa zadania moje w lewym górnym rogu. I... ta kolejność, którą ustaliłem, nie była wcale przypadkowa. Specjalnie wiedziałem, iż będziemy musieli po tych dokumentach dostać się do sarkofagu, dlatego też laboratorium w radarze chciałem koniecznie jako ostatnie zwiedzić. O matko, wiesz co, dobra, podejdę po prostu do siebie i cię w taki chamski sposób wykończę. Ja już zapiszę. Najbardziej jednak chyba boli mnie fakt, że nie mogę... że nie mogę nic skroić. Żadnego mutanta w sensie. Czy no może Burera bym zdołał. Nawet Burera nie zdołam. Cholera, co mnie tu może tak obciążać? O, już nie mówiąc o tym, że plecak mam, no właśnie. Plecak jest w bardzo kiepskim stanie, to też dlatego... nie za bardzo mogłem... nie mogę nic dźwigać. No nic, będą kolejne podziemia. Tej amunicji mi bardzo szkoda. Będą kolejne podziemia, z której za wiele nie zdobędziemy, ale to już, szczerze mówiąc, to tam bez znaczenia. Nie potrzebujemy aż tak bardzo już pieniędzy. Jeśli mam być szczery. A pieniądze już nie grają aż tak istotnej roli. Więc co to jest? To może być fajne, to mogę wyrzucić, to mogę wyrzucić, to mogę wyrzucić. I tyle. Najważniejsze było, że zdobyliśmy dokumenty, ale... są tutaj drzwi, które wam zaraz pokażę. Na dół. Zrobię zapis tylko. Otóż to są te drzwi. I ni chuchu nie mam pojęcia, jaki jest do nich kod. Naprawdę, nie mam bladego pojęcia. I w tym też miejscu zakończę odcinek. Spróbuję poszukać po internecie jeszcze raz jakichś kodów. Może akurat któryś z nich zadziała na te drzwi i wtedy wam też pokażę. Póki co to tyle. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka i pa pa.